Zrobiły się piękne warunki, mamy sobotę, popołudnie, właściwie przechodzimy powoli wieczór. Chciałem zrobić takie piękne hyperlapsy waypoints. No i tutaj mam kłopot, bo w Mavicu Air 2 niestety nie jesteśmy w stanie ich zaprogramować wcześniej, muszę przelecieć tą trasę. I tutaj chciałbym zrobić prostą, cofając się, później równoległą do ulicy i pokazać też tory i na koniec jeszcze wejść ten. Będę musiał sprężać się i przejść na nogach kawałek, a zacznę je w połowie dystansu. Nie wiem, czy mi wystarczy akumulatora. Z tym jest kłopot trochę, bo faktycznie w Mavicu 2 Pro można było to zaprogramować z pozycji mapy, a tutaj widzę, że będę musiał to trochę poplanować, żeby wyszło dobrze. Zaraz spróbujemy, zobaczymy co nam wyjdzie z tego. ...256 to jest lekka przesada. 16 za lekki, 64. Jak teraz. Idealnie go widzę. Dobra. Daleko to jest. Trochę za daleko. I cały czas postaram się taki mieć od niego dystans. Mniej więcej 100 metrów. Troszeczkę chciałbym większą perspektywę zachować. Ciężka misja bardzo. W sumie 700 metrów lotu. Ja jestem w środku i muszę się trochę przemieszczać. Jak robił to Kamil w Łodzi, on to robił od razu i planował sobie na mapie wcześniej misję. Planował sobie mapę, na mapie wcześniej misję. Ja natomiast mam tutaj z tym kłopot, że nie jestem w stanie tego zaplanować na mapie, tylko muszę przelecieć tą trasę. Czasami zdarza się tak, że przy takiej wymagającej trasie faktycznie gubi sygnał. Dość ładnie teraz idzie. Jeszcze 11 minut, a baterii mam jeszcze zapas na 15 minut lotu. Będę szedł za nim. Na razie zrobiliśmy 38 zdjęć z 375. Wymagająca misja bardzo. Jest tutaj blisko mnie ten dron. Nie widzicie go pewnie przy tym zoomie, ale on jest stąd 100 metrów. Mavic jest już po drugiej stronie linii kolejowej, 70 metrów. I teraz przejdziemy już w tamtą stronę. Będziemy się przemieszczali równolegle do linii kolejowej. Misja się wydaje być taka ciężka, ale jak się ją dobrze zaplanuje, spoko. Ja tutaj spędziłem może godzinę na planowaniu tego i uważam, że to jest najlepsza pora. I faktycznie trafiłem w warunki, bo mieliśmy bardzo duszno dzisiaj przez cały dzień, a teraz jest gitarka. Patrzcie na niego. Zaraz będziemy mieli komin w planie. Dron mija komin, a my jesteśmy za kominem. Ładnie. Linia kolejowa pusta, jeden skrawek pociągu się załapał, ale też musiałbym zaplanować co do rozkładu jazdy. Takie aktywności, drzewa przesłaniają cały ruch uliczny. No. Nie za wiele ruchu tu jest. Tutaj, na naszej wysokości, po drugiej stronie torów, a my jesteśmy na dole tego kadru, w samym środku. Spoko, zostało jeszcze 4 minuty, a lotu jeszcze mam 8 minut możliwego. Leci sobie pewnie na pustej przestrzeni, tu nie ma... Komin minęliśmy bardzo bezpiecznie. W tej chwili jesteśmy na wysokości słońca, ale tutaj nie ma żadnych obiektów. Jest bardzo bezpieczne w tym miejscu. I pewnie mnie będzie widać na tych hyperlapsach, bo idę teraz dokładnie przy tym budyneczku po prawej. Na pewno mnie będzie widać. Wylądujemy sobie obok jasnego budynku na tym placu po prawej. Baterii jeszcze zostało na 4 minuty lotu, a do ukończenia mamy 45 sekund i będzie 375 fotografii. Okay. Już praktycznie kończę. Zostały 3 fotografie. Mavic jest dosłownie kawałek ode mnie. Jeszcze ma 13%, on zaraz zacznie lądować. I co jest ciekawe, że on naprawdę mega robi jedną rzecz ciekawą, a mianowicie zaczyna lądować przy 10 bezlitośnie. Powiem w ostatniej chwili, tak jak przewidywałem, z
Zobaczmy zaraz, co on potrafi, jak to wyszło. Natomiast mogę powiedzieć, że takie sesje nie są łatwe, naprawdę wymagające. Ja przeszedłem teraz chyba z 800 metrów i już popatrzymy, co wyszło. Ładnie, idziemy na dużej wysokości, jest płynnie, a kadr trochę jest słaby, ale nie ma co przesadzać, jest w porządku. Naprawdę to dobrze wygląda. Rewelacja, trochę mało ruchu, ale tak poza tym wyszło naprawdę nieźle. Jestem zadowolony, mogło być trochę lepiej. No ale nie wszystko od razu, za pierwszym razem trzeba by wykonać 10 takich prób. Drugą misję, początek jeszcze trudniejszy, mamy taką literę właściwie C. Zaczynamy tutaj, Mavic jest mniej więcej stąd jakiś, no niedaleko, 100 metrów, tak? On cofnie się za chwilę tutaj do nas i przelecimy w drugą stronę wzdłuż torów. Powinien być bardzo przyjemny i fajny lot i przede wszystkim robić mega wrażenie, bo tutaj już więcej ruchu jest też. Mam nadzieję, że na torach też będzie więcej ruchu. Zaraz się przejdę. Muszę zająć już strategiczne miejsce, żeby go nie zgubić, bo w tej chwili jest 90 metrów od nas. Jest tutaj, dokładnie. Pod budynkiem dworca mam 100 metrów do siebie, ale Mavic już zrobił 63 zdjęcia i widzę, że ekspozycja dość ładnie się rozkłada. Może nie ma super szału, ale jest gites. Teraz przechodzimy na tą stronę. Tam go widać. Pociąg się załapał. Bardzo się cieszę. Faktycznie jest pociąg. Genialnie. Na to liczyłem w sumie. Kłania się jeszcze jedna sprawa, a mianowicie możliwość, czy brak możliwości, właściwie brak możliwości, no jak? Tego, żeby sobie podładować jeden akumulator, ten, który teraz mam w plecaku, z powerbanka. Tak jak Skydio to ma. Mają huba jako akcesorium, które, słuchajcie, który ma wejściem USB typu C i można faktycznie podładować huba, z tego huba akumulator w trakcie, kiedy latamy na drugim. I to jest genialna sprawa i tutaj niestety Mavic dał no D, kolejny raz dali ciała, tyłka, no. Co mam zrobić? No dali tyłka. Ale to tylko po to, żeby kupować więcej akumulatorów, wszystko przemyślane. To 5 minut jeszcze, a baterii wystarczy na prawie 12. Wygląda to ok, oprócz tego, że te drzewa wszystkie zasłaniają ruch uliczny i niestety nie ma ruchu na tych hyperlapsach, a to jest podstawa. Filterek Densch ND64 w porządku. Lekko niedoświetlony obraz, ale jest w porządku. Przydałoby się jeszcze jeden akumulator albo dwa. Tutaj mam miejsce strategiczne takie sobie, ale zasięg jest dobry. Jak pójdę dalej, to niestety będę pod drzewami, a tutaj jest trochę głośno i trochę duży ruch, ale trudno. Następnym razem zaplanuję je trochę lepiej. Może zrobię je kiedy indziej, albo polecę trochę odważniej. W końcu mam DJ-kę. Zobaczymy. Chyba przerwał. No dobra, jeżeli przerwał misję, to wystarczy. Tak? Poszło. Super. Przede wszystkim jest trochę mały ruch uliczny, ale pociąg się załapał za to. I co? I ta aleja tu jest przykryta niestety drzewami, przysłonięta, ale trudno. To jest kolejne przybliżenie, oczywiście jeszcze jest daleko do sukcesu. Kamil ćwiczył całą jesień, to ja może całą wiosnę i lato, ale Mavic 2 Pro byłby dużo o niebo lepszy. Nawet to, że teraz nie mogę powtórzyć tych misji, to jest mega denerwujące. Trzeba zaplanować taką misję i to dosyć dobrze, szczególnie jak mamy więcej tych waypointów. Ja miałem tutaj 5 i operowałem tak mniej więcej na 800 metrach na całej dzielnicy i najlepiej ustawić się w połowie dystansu, być trochę na wyższej, dużej, większej wysokości niż się wydaje i poćwiczyć najpierw. Ja ćwiczyłem wielokrotnie w plenerze i ten scenariusz też przemyślałem, jak to można zrobić też, by nie latać nad ruchem. Wybrałem takie miejsce, gdzie jest więcej zieleni, tereny bardziej przemysłowe, a pokazywałem miejsca, z tego pułapu pokazywałem miejsca, które są bardziej takie ruchliwe, przynajmniej o tej porze. Słyszycie, że jest ruch, a nie widać go aż tak bardzo na hyperlapsach, bo jest przy
co, jest trochę zielenią przykryte. Słuchajcie, to o czym warto powiedzieć jeszcze, i to jest ważna rzecz stosunkowo, że narobiłem się jak cholera przy wyznaczeniu tych tras. I zwróćcie uwagę, że teraz te trasy już poszły pod stawkę, bo po skończeniu lotów on nie zapisuje tych tras. A tak jak mamy w Mavicu 2 Pro, one zostają, można je powtórzyć, albo można je nawet skorygować trochę. Natomiast tutaj nie jestem w stanie ani ich powtórzyć, ani skorygować. Nic praktycznie nie można z nimi zrobić. Trzeba latać na nowo, za każdym razem. Tutaj Waypoints w tej wersji jest lekkim, no, połączenie prostej aplikacji plus zaawansowane misje. Wychodzi to ogólnie tak sobie. Widzisz to, co tu się dzieje? A wjechałem tylko, słuchaj, po wodę mineralną. Wyjechałem z łodzią, ale frajda jest wielka, bo dzisiaj pływaliśmy z Mileną i pomyśleliśmy, żeby kupić w Decathlonie chyba za 1500 zł, a tu w Lidlu kosztuje 230 zł, 229. A taki fajny dwuosobowy kajak, my tu możemy pływać w okolicy, mamy jedną chyba albo dwie rzeki spokojne, można zrobić spływy i też po dwóch takich małych jeziorkach. A najlepsze jest, słuchajcie, w tym wszystkim to, że jest godzina 20, a my będziemy jeszcze dzisiaj to rozkładali, bo ja wiem, jaka jest Milena. Jak tylko przywiozę tą łódź, to będzie unboxing. Pierwsza sprawa. Kajak! I co z nim zrobimy? Będziemy na nim pływać. Otwieramy go? Tak. Teraz go otworzymy. O, ile wody się już nalało. Milena. Cały czas się leje. Jak Milena? Super, płyniemy po trawie. Wow. No to się będzie teraz działo. No ja czekałem przez dwie stówki, to jest naprawdę rewelacja. Ale fajnie, tak. Tutaj z tyłu jest dosyć mało miejsca. Wystarczy. Poza tym nie będziemy tutaj robić jakiegoś spływu Amazonką, tylko pół godzinki sobie popływamy na jeziorku koło nas. Z tyłu jeszcze testuję raz z przodu. Z przodu muszę powiedzieć, że jest pełna profeska, ponieważ zobaczcie, jak możecie sobie nogi wyciągnąć. Nawet się tutaj położyć można. I mamy wiosełkę. I wiosełka są składane w bardzo prosty sposób. Słuchajcie, i tak jak przewidziałem, jest godzina 20, my będziemy jeszcze dzisiaj to rozkładali. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Cześć. Majo. Pa, pa.